Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie i zapraszam Was na szybki projekt Denko, ponieważ muszę się wyzbyć tych wszystkich moich śmieci. I rozpocznę od dwóch rozczarowań i to dość sporych, czyli marka La Petite Marseillaise, pielęgnujący krem do mycia ciała i w zestawie do niego był dołączony balsam do ciała odżywiania. Ja te dwa produkty otrzymałam w lutym i pomyślałam, że będą fantastyczne na moje wakacje. Piękny, orzeźwiający zapach, przepiękna szata graficzna, wiecie, szmery bajery. Po pierwsze, żel pod prysznic był dużo mniej wydajny niż jego brat. Ja uwielbiam żele pod prysznic La Petite Marseillaise. Po prostu to są jedne z moich ulubionych, bardzo wydajne, bardzo treściwe. Czuję, że moja skóra jest oczyszczona. Ten był bardziej wodnisty, ja musiałam bardzo dużą ilość go nałożyć na dłoń, by w ogóle go poczuć i wiecie, czuć to takie uczucie czystości na skórze. Bardzo szybko się skończył i ja już na pewno do niego nie wrócę. Natomiast jeżeli chodzi o balsam do ciała, jest tutaj napisane, iż jest to bardzo suchej skóry. No ja niestety się z tym nie zgodzę, ponieważ zabrałam go na wakacje, kiedy moja skóra potrzebowała bardzo dużego nawilżenia, wiecie, słońce, słona woda, inna woda pod prysznicem, wszystkie czynniki, które mogą zaszkodzić naszej skórze i ja mogłam po skórze pisać, musiałam się wspomagać oliwką córki, także niestety, ale jestem na nie. Kolejny balsam do ciała, masełko do ciała, olej kokosowy, olej grzeżowa. Muszę Wam powiedzieć, że ja nie zużyłam tego produktu całego, ponieważ on mi wysechł. Natomiast w środku miał tak jakby takie pestki. Nie, one się skojarzyły z pestkami kiwi. Nawet nie będę Wam tutaj w środku ich pokazała, bo to mało estetycznie wygląda. I było bardzo trzeba mocno potrzeć ciało, by te pestki się nam rozmasowały. Z jednej strony fajny gadżet, bo możemy troszeczkę dłużej poświęcić na pielęgnację i masowanie naszego ciała. Ale z drugiej strony, jak rano się spieszymy i oczekujemy szybkiego efektu, no to to już nie jest zbyt fajny produkt. Dobrze nawilżał, absolutnie nie miałam problemu z nawilżeniem mojej skóry. Przyjemnie się używało. Tak jak mówię, jedyny defekt to jest taki, że miał te granulki i naprawdę było trzeba trochę czasu poświęcić, żeby je rozetrzeć. No i dodatkowo mało nieprzyjemny skład, ale jeżeli skład Wam nie przeszkadza, to możecie wypróbować jak najbardziej. Będąc w Bułgarii, skusiłam się na kosmetyki różane. Zrobię Wam tutaj zoom. Postaram się. I to, co mogę Wam powiedzieć, nie kupujcie tych kosmetyków. Jedynie kupcie wodę różaną, bo ona faktycznie jest fantastyczna. Natomiast te kosmetyki to jest jakaś tragedia. Użyłam dwa razy tego kremu. On jest cały, ja nawet go nikomu nie wydam. Tak maksymalnie wysuszył mi buzię, słuchajcie. Skóra schodziła mi płatami. Absolutnie nie polecam. One były też tanie, kosztowały, nie wiem, może około 20 zł, niektóre nawet około 10. Mają bardzo tandetne opakowanie, ale pomyślałam, że to może taki urok Bułgarii, wiecie, chcę iść po najniższej linii oporu. Ale jeżeli planujecie wakacje w Bułgarii, omijajcie te kosmetyki szerokim łukiem, bo nic nie robią fajnego na twarzy. Płyn micelarny, ziaja ulga, demakijaż, oczyszczanie. Ja noszę bardzo delikatny makijaż w ciągu dnia i on mi służył do usuwania resztek. Najpierw olejuję. Zmywam makijaż olejem, następnie myję płynem do oczyszczania i na końcu jest płyn micelarny. I on domywał, co miał domywać. Natomiast nie wiem, jakby sobie poradził z mocnym makijażem, ponieważ ja takiego nie noszę. Natomiast domyślam się, że byłby za słaby. Także kupiłam ponownie to opakowanie, ponieważ na moje potrzeby on jest jak najbardziej ok. Żel pod prysznic, migdałowy, kremowy, żel myjący, delikatnie oczyszcza, łagodny dla skóry. Każdy typ cery. Wrażliwa, sucha, naczynkowa. Świetny żel, przepięknie pachnie świeżo.
Używam go naprawdę z ogromną przyjemnością, bardzo wydajny, nie powodował u mnie żadnych nieprzyjaciół na twarzy. Fajnie domywał tą skórę, naprawdę świetnie sobie radził, nie szczypał mnie w oczy, rewelacyjny. Ja za marką Liren jakoś nie przepadam, nie połamy do siebie miłością, natomiast ten żel przepięknie prezentował się na umywalce i jeszcze fajnie czyścił. Mój ulubieniec, to już jest chyba moje trzecie opakowanie, czyli marka Make Me Bio, różany krem do twarzy. Ja różę uwielbiam w pielęgnacji, uwielbiam jej zapach, uwielbiam jej działanie. Świetnie nawilża, na moje potrzeby on jak najbardziej... Co tam, myszko? Jak najbardziej się sprawdza. Bardzo wydajny produkt, on kosztuje chyba około 40 zł, także cena również jest jak najbardziej przystępna. Jeżeli nie znacie marki Make Me Bio, to jak najbardziej Wam polecam tą ruszaną serię, ponieważ tak jak mówię, to już jest moje chyba trzecie opakowanie. Również mój ogromny ulubieniec, jak możecie zobaczyć zaraz, opakowanie jest zdezelowane. Tutaj wszystko jest wyskrobane, już mam kolejny. On musi być zawsze u mnie w kosmetyczce. To jest taki podkład, któremu ja wierzę bezgranicznie. Jeżeli mam jakąś ważną imprezę, wyjście, gdzie podkład musi mi się utrzymać cały dzień, zawsze sięgam właśnie po Estée Lauder Double Wear Fancy Light. Zimą używam Double Wear'a zwykłego. Moim zdaniem nie ma lepszego po prostu podkładu. Ja nawet nie mam ochoty eksperymentować z markami selektywnymi, bo to jednak on kosztuje 180 zł. Inne podkłady również są w granicy 200 zł. To jest już dla mnie dużo kasa. Jeżeli się nie sprawdzi, no to będzie bolało, naprawdę będzie bolało. Także zawsze wracam do niego. Zawsze musi być. To jest mój taki, wiecie, pewnik. Kolejny olejek, którego już mam też chyba trzecie albo czwarte opakowanie w tej wersji mini. Zobuszę. Czyli jest to olejek Andy Age z Khadi, tak to się nazywa. Olejek przede wszystkim świetnie wygląda. O, jak to pachnie, słuchajcie, to tak pachnie orzeźwiająco i relaksująco. On mnie tak rano odprężał. Uwielbiałam go używać właśnie rano pod makijaż. Makijaż świetnie się przy nim trzymał, nic nie spływało. Wyglądała cera bardzo świeżo, bardzo fajnie. Nie wiem, czy dawał rezultat anti-age, zobaczymy za parę lat. Natomiast ja bardzo jestem zadowolona z tych olejków. Również uwielbiam białą lilię. Także te dwa olejki, do nich wracam namiętnie cały czas. Co my tu jeszcze mamy? Vibo, puder bananowy, ale to chyba już każdy na YouTubie o nim słyszał, każdy go zna. Świetny produkt, świetnie matuje, utrzymuje makijaż. Jeżeli chodzi generalnie o pudry Vibo, ja nie mam potrzeby kupowania innych. Sprawdzają się u mnie rewelacyjnie, coś mi się wylało. Żel pod prysznic, żel do rąk marki Fa. O, mój włos tu się zapodział. Fa mył, był wydajny, ładnie pachniał. Mnie się, wiecie, Fa kojarzy jeszcze z galą chodnikową i z mydełkiem Fa. Jak byłam dzieckiem, uwielbiałam właśnie mydełka Fa i prosiłam mamę, by zawsze je kupowała, bo dla mnie to była oznaka takiego jakby luksusu. Wiecie, to były zupełnie inne czasy i troszeczkę inne realia i właśnie jak śpiewali o mydełku Fa, to ja czułam się taka fajna pod prysznicem i u mnie zawsze on był. Nawet jak oglądam stare zdjęcia, jak byłam dzieckiem, to zawsze w wannie, ponieważ mam parę zdjęć, jak się kąpałam w wannie, właśnie stało mydełko Fa, także no, mam do niego ogromny sentyment i lubię raz na jakiś czas do niego wrócić. Oczywiście nie może się obyć bez suchego szamponu Batiste, ale o nim nie będziemy mówić, bo jest zawsze u mnie w projekcie Denko. Zawsze, absolutnie zawsze u mnie musi być. Nie myję głowy codziennie i na drugi dzień on jest niezbędny.
I mam jeszcze, słuchajcie, produkt, o którym nie jestem pewna, czy Wam nie mówiłam, ponieważ ja nie wszystkie produkty wyrzuciłam, ale jeżeli Wam o nim nie powiedziałam, to jest Bielenda. Zielona herbata, cera mieszana. Bubel, po prostu bubel, jakich mało, nie robi nic na skórze. Pewnego dnia, ja go wzięłam na wakacje, pewnego dnia posmarowałam się nim tutaj, po prostu nawilżałam sobie dodatkowo skórę i dostałam takiego paskudnego uczulenia, które schodziło mi 3 tygodnie. Także absolutnie Wam nie polecam. No nie, nie zrobił nic kompletnie na mojej skórze, był paskudny i wyrzucam go po prostu. A, no i jeszcze tu się uchował jeden produkt, czyli już znany korektor firmy Maybelline Anti-Age. Kolejne mam już opakowane, znękowane praktycznie do połowy. Rewelacyjny korektor. Jeżeli go nie znacie, to koniecznie musicie go kupić, ponieważ ja również byłam sceptycznie do niego nastawiona, a teraz również jest to mój must have kosmetyczny. Przede wszystkim fajnie, świeżo wygląda na cerze. On nie kryje jakoś mega mocno, chociaż taka opinia na YouTubie o nim jest. Moim zdaniem on wcale mocno nie kryje. Natomiast myślę, że dla osób, które nie mają większych problemów z... A co ty tu robisz? Przepraszam, ale tutaj mam małego pomocnika w projekcie Denko. Ale jeżeli nie macie problemów z sieniakami pod oczami, to myślę, że on Wam jak najbardziej się sprawdzi. Nie wchodzi w zmarszczki, jest lekki, na lato idealny, także ja jestem z niego bardzo zadowolona. Tak jak mówię, już kolejne opakowanie dankuję i jestem w połowie, także jak najbardziej jestem na tak. To nie jest produkt przereklamowany. Nie jest aż tak rewelacyjny, jak o nim opowiadają youtuberki, ale jest naprawdę dobry. Ja zamykam już swoje magiczne pudełko i bardzo dziękuję Wam za uwagę. Wszystkie śmieci idą już do wyrzucenia. A ja mam nadzieję, że widzimy się w następnym filmiku i życzę Wam wszystkiego dobrego i do zobaczenia!